tragiczny romans. Tak więc, drogi Watsonie, chwilowo jestem bezrobotny. I właściwie zważywszy charakter moich zainteresowań, powinienem się z tego cieszyć. No to w takim razie namawiam cię na krótki urlop. Mógłbyś wyjechać na kilka dni. To miło z twojej strony, że myślisz o moim zdrowiu, ale po pierwsze czuję się bardzo dobrze, a po drugie, mówiąc, że nic nie robię, miałem na myśli naprawdę ciekawe sprawy, takie, przy których mógłbym wykorzystać chociaż część moich skromnych zdolności. A nad czym teraz pracujesz? Który z panów nazywa się Holmes? Ja. A więc to pan. No to uważaj, pan. Nie mieszaj się do cudzych spraw. Co? Pilnuj swego nosa, zrozumiano? A co pan? I co dalej? I co dalej? To bardzo ciekawy początek. Ciekawy? To za chwilę przestanie być ciekawy. Nie z takimi, jak pan sobie radziłem, ale spójrz pan, panie! Ach, rzeczywiście, Watsonie, imponująca pięść. Spójrz, nieczęsto można spotkać człowieka, który ma pięść większą od głowy. To bardzo ciekawe. Czy urodziłeś się z tym, dobry człowieku, czy stopniowo ci to wyrosło? Ostrzegałem pana, pan przyjaciela, który interesuje się tym, co się dzieje w Harrow. Już pan wie, o co chodzi. On nie życzy sobie, żeby pan się wtrącał do tej sprawy, zrozumiano? Jeśli pan się tam pokaże, to ja zjawię się również. Radzę o tym pamiętać. Już dawno chciałem ciebie poznać. Sądzę, że mam przed sobą Steve'a Dixie, boksera, raczej. Poczciwego wali mordę, nieprawda? Zgadł pan, panie Holmes, i mogę panu tego dowieść. Nie musisz, nie interesują mnie twoje możliwości. Ciekawi mnie bardziej zabójstwo młodego Perkinsa przy wejściu do baru Holborn. Przypominasz sobie, prawda? Co? Widzę, że masz ochotę wiać. Nie, ja nie mam nic wspólnego z zabójstwem Perkinsa. Trenowałem w Balleringu w Birmingham, kiedy temu chłopakowi przydarzyło się nieszczęście. Tak. O tym będziesz opowiadał sędziemu. Od dłuższego czasu mam cię na oku. Ciebie i Barneya Stockdale'a. Ale mogę przysiąc, że mówię prawdę. Dosyć już tego. Uciekaj stąd. I tak znajdę cię, jeśli będziesz mi potrzebny. Do widzenia, panie Holmes. Mam nadzieję, że nie będzie mi pan miał za złe tej wizyty. Będę, jeśli nie powiesz, kto ci tu kazał przyjść. To żaden sekret, panie Holmes. Przed chwilą wymienił pan to nazwisko. Barney Stockdale? Tak. A kto go do tego namówił? Tego nie wiem. Barney powiedział mi tylko: Steve, pójdziesz do pana Holmesa i powiesz mu, że się źle skończy, jeśli będzie zaglądał do Harrow. No to wszystko. Do widzenia. Do widzenia. Zabawny typ. Holmesie. Naprawdę, masz stalowe nerwy. Twój lodowaty spokój wpłynął kojąco na maniery naszego gościa. Ja bym tak nie potrafił. A mylisz się, Watsonie. To raczej widok pogrzebacza w twoim ręku poskromił jego temperament. Ja chciałem cię bronić. Ten typ wyglądał bardzo groźnie. Bardzo ci dziękuję, Watsonie. Dobrze się stało, że nie musiałeś rozbić mu głowy. W gruncie rzeczy nie jest to niebezpieczny osobnik, raczej silny i pyskaty. Jak zdążyłeś zauważyć, łatwo go nastraszyć. Należy do bandy Johna Spencera i brał ostatnio udział w jakiejś mokrej robocie. Zajmę się tą historią, jeśli policja nie da sobie rady. Jego bezpośredni szef, Barney, jest bardziej przebiegły. Specjalizuje się w napadach, szantażach, wymuszeniach. Dużo bym dał, by się dowiedzieć, kto tym razem za nim stoi. No, a mówiłeś, że nie zajmujesz się ostatnio żadną ciekawą sprawą, więc... A więc dlaczego próbują cię nastraszyć? No, myliłem się. Ktoś chce, żebym nie interesował się miejscowością Harrowwild. I to właśnie skłoni mnie do zajęcia się tą sprawą. Musi się za tym kryć coś ważnego. Ale o co chodzi? Przeczytaj ten list. Co, nie? Szanowny panie Holmes, w związku z paru kolejnymi i dziwnymi
incydentami związanymi z moim domem, bardzo zależy mi na pańskiej radzie. Dom mój znajduje się w pobliżu stacji kolejowej Wild. Zwracam się do pana, ponieważ mój święty pamięci mąż Mortimer Meberly był jednym z pańskich pierwszych klientów. O, proszę o odpowiedź. Załączam brazy szacunku Mary Meberly. Cie, no ale to mało danych. Właśnie. A teraz wyruszamy w drogę. Pani Meberly? Witam panów. Pamiętam dobrze pani męża, chociaż wiele lat minęło od czasu, gdy pomogłem mu w jakiejś drobnej sprawie. Tak, mój syn Douglas był z pewnością panu bardziej znany. Więc pani jest matką Douglasa Meberly? Tak. Osobiście go nie znałem, ale wiem, że jest to jeden z najpopularniejszych ludzi w Londynie. A co się z nim teraz dzieje? Nie żyje. Ostatnio przebywał w Rzymie jako attaché ambasady i zmarł na zapalenie płuc. O, jakże mi przykro. Trudno pogodzić pojęcie śmierci z takim człowiekiem. Nie spotkałem nikogo tak pełnego radości życia. Żył zbyt namiętnie i to go zgubiło. Ale przed śmiercią zmienił się nie do poznania. Załamał się całkowicie. Kobieta? Chodźcie. Lub źli ludzie. Ale zaprosiłam pana nie po to, by mówić o moim nieszczęśliwym synu. Doktor Watson i ja jesteśmy do pani dyspozycji. Tak, otóż dziwne rzeczy dzieją się w moim domu. Mieszkam tu od roku, a ponieważ zależy mi na samotności, unikam moich sąsiadów. 3 dni temu zgłosił się do mnie jakiś mężczyzna, podając się za pośrednika mieszkaniowego. Powiedział mi, że jego klientowi spodobał się ten dom i że jeśli zechcę go sprzedać, cena nie gra roli. Wydało mi się to bardzo dziwne, bo przecież wokoło jest kilkanaście podobnych domów pustych i wystawionych na sprzedaż. Ale oferta oczywiście zainteresowała mnie. Podałam mu więc sumę o 500 funtów większą od tej, jaką sama zapłaciłam. Zgodził się natychmiast, lecz dodał, że jego klient pragnie nabyć również umeblowanie i zapytał, ile za nie żądam. Jak panowie widzą, część mebli przedstawia znaczną wartość. No tak. Wymieniłam bardzo wysoką cenę i znów zgodził się bez wahania. Ponieważ zawsze miałam zamiłowanie do podróży, a transakcja zapowiadała się bardzo korzystnie, obliczyłam, że nawet gdybym objechała cały świat, do końca życia będę zabezpieczona pod względem finansowym. I jak pani postąpiła? Tak, wczoraj ten pośrednik przyniósł gotowy kontrakt. Na szczęście pokazałam go panu Satro, memu adwokatowi. A bardzo rozsądnie, bardzo rozsądnie. Bo adwokat powiedział mi, że gdybym podpisała ten dokument, nie miałabym prawa zabrać nic, nawet swych osobistych rzeczy. Gdy ów pośrednik przyszedł wieczorem, zwróciłam mu na to uwagę i powiedziałam, że zgodziłam się tylko na sprzedaż mebli. Odrzekł, że jeśli chodzi o przedmioty osobistego użytku, to może zrezygnować z niektórych z nich, ale po uprzednim ich przejrzeniu i że życzeniem jego klienta jest mieć albo wszystko, albo nic. Odpowiedziałam, że nic. O, pośrednik wycofał się z transakcji, a ja postanowiłam poradzić się pana. Przepraszam bardzo, chwilę. Co takiego? Co się stało? Odejdź się pan ode mnie! Czego pan chce? Susan, co to znaczy? Co ty robiłaś za drzwiami? Przyszłam tylko zapytać, czy pani goście zostaną na obiedzie. I nie wiem, dlaczego ten pan rzucił się na mnie. Już od 5 minut słyszałem, że stoi pod drzwiami, ale nie chciałem przerywać pani zajmującego opowiadania. Droga Susan, ludzie chorzy na astmę nie nadają się do takiej roboty. Jak pan śmie mówić do mnie w ten sposób? Zostań jeszcze chwilę. Chcę zadać pani Meberly w twojej obecności pewne pytanie. Pani Meberly, czy pani wspominała komukolwiek o tym, że zamierza pani do mnie napisać z prośbą o radę? Nie, nikomu o tym nie mówiłam, nie. A kto nadał list na pocztę? No, Susan. Właśnie. Susan, proszę mi powiedzieć, komu dałaś znać, że pani Meberly zwróciła się do mnie o pomoc? To kłamstwo, nie otwierałam listu. Słuchaj, Susan, astmatycy nie żyją długo. A ukrywanie prawdy to grzech.
pytam, komu o tym powiedziałaś? Nikomu. Susan, jesteś kłamliwą i podłą kobietą. O, widziałam cię, jak rozmawiałaś z kimś przez płot. No to co moja sprawa? Wiem, z kim rozmawiałaś. Skoro pan wie, to po co pan pyta? Rozmawiałaś z Barneyem Stockdale. Nie, tak pan myśli. Nie byłem tego pewny, ale teraz już jestem. Słuchaj, Susan, dam ci 10 funtów, jeżeli mi powiesz, dla kogo pracuje Barney. Dla kogoś, kto mógłby dać 1000 funtów za każde pańskie dzieci. Więc on jest aż tak bogaty? Nie. Uśmiechasz się, a zatem to kobieta. Skoro już tak daleko zaszliśmy, to powiesz mi jej nazwisko i zgarniesz 10 funtów. Głupi pan jest. Susan, jak ty się wyrażasz? Wynoszę się stąd. Mam już dość was wszystkich. Jutro przyślę po moje rzeczy. Do widzenia, Susan. Na astmę radzę brać preparaty opiumowane. Ta banda ostro zabiera się do działania i nie traci ani chwili. Stempel pocztowy na pani liście wskazuje, że list nadano o 10 wieczorem, a jednak Susan zdążyła już skomunikować się z Barneyem, a Barney z kolei ze swoim zwierzchnikiem i otrzymać od niego instrukcję. Tak, ten albo ta, bo to raczej kobieta, zważywszy na uśmiech Susan, obmyśla plan działania. Wątpię. Już następnego dnia o 11 Steve zjawia się u mnie z ostrzeżeniem. No, sprawna robota. Ktoś panu groził? O, to drobiazg. Ale o co im chodzi? Właśnie. Kto przed panią mieszkał w tym domu? Emerytowany kapitan marynarki Ferguson. No, czy coś szczególnego o nim pani wiadomo? Nie, nic o nim nie słyszałam. Zastanawiam się, czy on tutaj czegoś nie zakopał. Oczywiście obecnie ludzie mający coś cennego składają to w kasie oszczędności, ale od czasu do czasu trafia się jakiś wariat. Bez nich nudny byłby ten świat. Ale jeśli tu cokolwiek zakopano, no nie ma sensu. Chęć kupna mebli. Czy ma pani jakiś obraz Rafaela albo pierwsze wydanie Szekspira? Nie, nie, nie. Jedyną cenną rzeczą, jaką posiadam, oprócz biżuterii oczywiście, jest Derby Crown, porcelanowy serwis do herbaty. Tak, no to nie uzasadnia całej tajemniczości. Tak. Poza tym, jeśli chodziłoby o serwis, to wystarczyłoby zaofiarować za niego wysoką cenę. Po cóż kupować cały pani dobytek? Nie. Moim zdaniem jest tu coś, o czym pani nie wie, tylko co to może być? Nie mam pojęcia. Spróbuję dojść do bardziej konkretnych wniosków za pomocą czysto intelektualnej analizy. Pani mieszka w tym domu od roku? O, prawie 2 lata. O, tym lepiej. Przez ten czas nikt się o nic do pani nie zwracał? A teraz od kilku dni otrzymuje pani na tarczywe propozycje. Tak, tak. Co z tego wynika? Zaraz, Holmesie! Nic innego jak to, że ten nieznany przedmiot niedawno znalazł się w tym domu. No właśnie. A teraz pani nam zechce łaskawie powiedzieć, czy cokolwiek przybyło tutaj ostatnio? Aż nie, nic nie kupiłam przez ostatni rok. Naprawdę zadziwiające. Czy pani adwokat jest przedsiębiorczym człowiekiem? O, raczej tak. Czy ma pani inną służącą oprócz dziarskiej Susan, która właśnie zrezygnowała z pracy w dość gwałtownej formie? Tak, mam młodą dziewczynę. Aha, no zatem powinna pani skłonić adwokata, aby zechciał spędzić w tym domu 1 albo 2 noce. Pani potrzebuje ochrony. Tego niestety nie wiemy, jak dotychczas działamy po omacku. Czy ten pośrednik zostawił jakiś adres? Nie, nie. Na jego bilecie wizytowym figuruje tylko nazwisko i zawód. Hans Johnson, kupno-sprzedaż, wycena nieruchomości. O, uczciwi przedsiębiorcy nie ukrywają adresów swych biur, o ile zajdzie coś nowego. Proszę mnie natychmiast powiadomić. O co, nie idziemy? Zaraz. Co? Mediolan? Lucerna, te kufry przyszły z Włoch. To są rzeczy mego syna, Douglasa. Nie rozpakowała ich pani? Kiedy je pani otrzymała? W zeszłym tygodniu.
O, a mówiła pani, że nic nie przybyło w tym domu. No, to może naprowadzić nas na właściwy ślad. Przecież nie wiemy, czy tam nie ma czegoś cennego. O, nie sądzę. Douglas miał tylko pensję i małą roczną rentę. Cóż cennego mógłby posiadać? Proszę łaskawie kazać zanieść te kufry na górę do pani sypialni i jak najprędzej zbadać ich zawartość. Tak. Przyjdę jutro, aby się dowiedzieć, czy pani coś znalazła. Dobrze. To poważna sprawa. Dom pani Nebel jest bacznie obserwowany. Przez kogo? Nie kręć głową. Nie rozglądaj się w tych krzakach na lewo. Ktoś siedzi. Zajdziemy go od tyłu. O, nasz stary znajomy. Stój, Steve! Proszę do mnie nie mierzyć z rewolweru. Nigdzie nie ucieknę. Ostrzegałem cię dziś rano. A ja przemyślałem to, co mi pan powiedział. Szczerze mówiąc, wolałbym już nie słyszeć nic więcej o śmierci Perkinsa, więc jeśli mogę się panu na coś przydać, to może pan na mnie liczyć. No, zgoda. Kto wam nadał tę robotę? Już panu mówiłem, że nie wiem. Pan Barney jest moim szefem. On chyba wie, ale mnie nic nie powiedział. Aha, tak. Wierzę ci. I zapamiętaj, Steve, tak, że dama, która mieszka w tym domu i wszystko, co znajduje się wewnątrz, jest pod moją opieką. Będę o tym pamiętał, panie Holmes, będę pamiętał. Radziłbym ci, a teraz zmykaj. Do widzenia, panie Holmes. Nastraszyłem go zdrowo, więc sądzę, że zdradziłby szefa tego przedsięwzięcia, gdyby wiedział, kto to. Watson, szczęśliwie się dla mnie złożyło, że wiedziałem co nieco o szajce, do której należą Steve i Barney. Reszty mam nadzieję dowiedzieć się od Langsdale'a Pike'a. A kto to? Nigdy o nim nie słyszałem. O, Watson, największy plotkarz w Londynie. Chodząca kronika wszystkich afer i skandali. No, jestem już. No nareszcie. Tak. Holmesie, przyszedł telegram od pani Meberly. O. A raczej od jej adwokata, proszę. Tak, teraz się przeczytam. Proszę przybić natychmiast. Tej nocy było włamanie do domu pani Meberly. Policja jest już na miejscu. Satro. Satro to jej adwokat. Tak. Nastąpił przełomowy moment w dramacie i to wcześniej niż przewidywałem. Tą sprawą kieruje wyjątkowo energiczna osoba. Strzeliłem głupstwo, nie prosząc cię, byś tam został. Satro okazał się kompletną ofermą. No, jedźmy do niego natychmiast. Jedziemy. Kogo widzę, pan Holmes? Obawiam się, że tym razem nie znajdzie pan pola witam do pana popisu. Witam szanowni, witam panów. Banalna kradzież z włamaniem, jedna z takich, z którymi nawet nieudolna policja da sobie radę. Eksperci nie są potrzebni. Ach, nie wątpię, inspektorze, że śledztwo spoczywa w doświadczonych rękach. Powiada pan, że to po prostu zwykła kradzież z włamaniem? No oczywiście, oczywiście. Wiem dobrze, kto jest sprawcą i gdzie go szukać. To szajka Barneya Stockdale'a. Należy do niej także ten bokser, Steve Dixie. Widziano ich kręcących się w pobliżu. Brawo, inspektorze, brawo. A co za braj? Zdaje się, że bardzo niewiele. Uśpili panią Meberly za pomocą chloroformu, a następnie... Ale oto i pani domu we własnej osobie. No, się ślicznie. Miał pan rację, panie Holmes. Niestety nie posłuchałam pana rady. Nie chciałam trudzić adwokata. Zostałam sama, bez żadnej opieki. Przepraszam, nie rozumiem. Och, pan Holmes namawiał mnie, bym zaprosiła tutaj kogoś z przyjaciół. Zlekceważyłam jego radę i odpokutowałam za to. Wygląda pani, przepraszam, nie najlepiej. No. A czy pani czuje się na siłach, aby opowiedzieć o tym, co się zdarzyło? No, ja wszystko mam już zapisane. Tak, jednakże, jeżeli może się pani zdobyć na powtórną relację... Właściwie nie bardzo jest o czym mówić. Sądzę, że to podła Susan pomagała włamywaczom. Oni na pewno dokładnie znali rozkład domu. Zostałam uśpiona chloroformem. Nie wiem, w jaki sposób. Przez jakiś czas
leżałam bez przytomności. Gdy się ocknęłam, zobaczyłam jakiegoś mężczyznę stojącego przy moim łóżku. Tak, drugi wyjmował właśnie jakąś paczkę z kufra mojego syna. Zerwałam się i zanim zdołali wyjść, chwyciłam jednego z nich za ramię. Bardzo nierozsądnie. Złapałam go mocno, ale odepchnął mnie. A ten drugi musiał mnie uderzyć, bo znowu straciłam przytomność. Ale moja służąca usłyszała hałas, otworzyła okno i zaczęła wzywać pomocy. O, zjawiła się policja, ale bandyci zdołali uciec. Co wzięli? O ile wiem, nic cennego, jakieś papiery. Papiery? No z rogo pryszka udało mi się wyrwać dosyć dużą kartkę papieru, zapisaną przez mego syna. A nie, to na nic nam się nie przyda. Tak. Gdyby była zapisana ręką włamywacza, a wtedy analiza grafologiczna, prawda? Właśnie, właśnie. Wspaniały przykład zdrowego rozsądku. Brawo, inspektorze, brawo. Jednakże chciałbym to zobaczyć. A proszę, proszę, proszę. Nigdy nie pomijam żadnego, nawet najdrobniejszego szczegółu i radzę panu, panie Holmes, trzymać się tej zasady. Nauczyło mnie tego 25 lat doświadczenia. Ach, oczywiście. Zawsze trzeba się liczyć z możliwością znalezienia odcisków palców czy czegoś takiego, prawda? Dziękuję za radę. A co pan, inspektorze, sądzi o treści tego rękopisu? Wygląda mi to na zakończenie jakiejś niesamowitej powieści. Ma pan rację. Ta. Strona ma numer 245. A gdzie są pozostałe 244 strony? Przypuszczam, że w rękach włamywaczy. Niezbyt się tym obłowili. A czy warto dokonywać włamania do domu, aby ukraść takie papiery? Czy to panu czegoś nie sugeruje, panie inspektorze? No oczywiście, oczywiście. Działali w pośpiechu i złapali to, co im wpadło pod rękę. Nie nacieszą się tym lupem. O nie. Ale dlaczego szukali w rzeczach mego syna? No, nie znaleźli nic cennego na parterze, więc próbowali szczęścia na piętrze. Co pan o tym sądzi, panie Holmes? Muszę się nad tym zastanowić. Watsonie, podejdź tu do okna. Tak, słucham. Przeczytaj na głos ten fragment. Proszę bardzo. Twarz jego krwawiła na skutek zadanych ciosów i cięć. Ale o ileż boleśniej krwawiło jego serce, gdy ujrzał tę, dla której gotów był życie poświęcić, spoglądającą bez cienia współczucia na jego mękę i upodlenie. Podniósł ku niej oczy, a ona uśmiechnęła się. Niecne, pozbawione serca, szatańskie stworzenie. W tej chwili znikła jego miłość, a zrodziła się nienawiść. Mężczyzna musi mieć jakiś cel w życiu, jeśli nie ten, aby zaznać rozkoszy uścisku w twoich ramionach, to ten, aby doczekać się twego upadku i pełnej należnej mi zemsty. Zauważyłeś? Dziwna gramatyka. On zmienia się na mi. A wiesz, to chyba autor tak się przejął treścią tego, co napisał, że w kulminacyjnym punkcie narracji uznał się za jej bohatera. Moim zdaniem to kiepska proza. Pan już wychodzi, panie Holmes? Nie sądzę, abym miał tu cokolwiek do roboty, skoro tak wytrawny detektyw jak pan zajmuje się tą sprawą. Aha, pani Laveroli, wspomniała pani coś o swoim zamiłowaniu do podróży? O, zawsze o tym marzyłam. A dokąd miałaby pani ochotę pojechać? Do Afryki, na Rivierę? Gdyby mnie było na to stać, objechałabym cały świat. Zgoda, a więc podróż naokoło świata. A zatem do widzenia. Być może jeszcze napiszę do pani kilka słów dzisiaj wieczorem. Do widzenia panu. A teraz, drogi Watsonie, przechodzimy do ostatniego etapu tej sprawy. Musimy to wyjaśnić do końca i wolałbym, abyś mi towarzyszył. Proszę cię bardzo. Lepiej mieć świadka, gdy się ma do czynienia z Izadorą Klein. Nie znam tej pani. O, mała strata. Zapomniałem cię zapytać. Chyba nie masz wątpliwości, na czym polega ta cała sprawa. Wiesz... Właściwie dokładnie to ja nie wiem. Tyle tylko, że mamy się zobaczyć z pewną damą, która jest
przyczyną tej historii. Brawo, brawo. A nazwisko tej damy nic ci nie mówi? Nie. No, była w swoim czasie jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. Jest rodowitą Hiszpanką. Hiszpanka? Tak, w jej żyłach płynie autentyczna krew konkwistadorów. Jej rodzina należała do najznakomitszych Pernambuco. Wyszła za mąż za leciwego Niemca Kleina, króla cukru, i obecnie jest nie tylko najpiękniejszą, ale i najbogatszą wdową na naszym globie. Po śmierci męża, Watsonie, złośliwi twierdzą, że już wcześniej, rzuciła się w wir miłosnych przygód, aby móc dogodzić swym namiętnościom i zmiennym gustom. Miała kilkunastu kochanków, Watsonie, a jednym z nich był Douglas Meverly, najbardziej atrakcyjny mężczyzna w Londynie. Dla niego to nie była przelotna miłostka. A pani Klein należy do tych bezlitosnych piękności, tak często opisywanych w powieściach. Tak, tak, Watsonie, tak. Pragnie zaspokoić swe kaprysy i nic więcej. A jeśli jej partner nie zechce, czy też nie umie się z tym pogodzić, pani Klein daje mu do zrozumienia, że ma go dosyć. A więc on opisywał swoje własne przeżycia. Och, nareszcie rozwiązałeś tę zagadkę. Brawo, Watsonie. Słyszałem, że pani Klein ma wyjść za mąż za młodego księcia Lomont, który mógłby być jej synem. Stara księżna machnie być może ręką na tę różnicę wieku, ale nie przełknęłaby wielkiego skandalu. Należało więc koniecznie... Pan Klein, tę kartkę. Służę panu. Ojcze, co tam napisałeś? Po prostu, czy pani woli wizytę policji? Sądzę, że to wystarczy. Koron się. Pani prosi do salonu. Ta pani doszła do wieku, kiedy najbujniejsza nawet uroda wygląda lepiej w przyćmionym świetle. Witamy panią, pani Klein. Co znaczą te słowa? Te obelżywe słowa? Nie zamierzam tego wyjaśniać. Żywię zbyt wielki szacunek dla pani inteligencji, aczkolwiek muszę z bólem przyznać, że ostatnio troszeczkę zawodzi. Co pan ma na myśli? Jeżeli sądziła pani, że wynajęty zbir odstraszy mnie od spełnienia mojego zadania. Przecież uprawiam ten zawód między innymi dlatego, że lubię niebezpieczeństwo. Szczerze mówiąc, to pani sama zmusiła mnie do zajęcia się sprawą młodego Meverly. Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Cóż ja mogę mieć wspólnego z wynajętymi zbirami? Przeceniłem pani inteligencję. Do widzenia. Proszę poczekać. Dokąd pan idzie? Do Scotland Yardu. Panowie, proszę usiąść. Porozmawiajmy. Chcę być z panem szczera, panie Holmes. Potraktuję pana jak przyjaciela. Nie wiem, czy będę mógł się pani odwzajemnić. Nie jestem przedstawicielem prawa, ale reprezentuję sprawiedliwość w miarę moich skromnych możliwości. Jestem gotów pani wysłuchać. To było rzeczywiście nierozsądne z mojej strony grozić takiemu odważnemu człowiekowi jak pan. Większym głupstwem było oddanie się w ręce bandy rzezimieszków, którzy mogą teraz panią szantażować. Nie jestem aż tak naiwna. Skoro obiecałam szczerość, to powiem, że z wyjątkiem Bernaya Stagdela i jego żony Susan, żaden z nich nie wie o moim istnieniu. A co do tej pary, to już nie po raz pierwszy. Rozumiem. Wypróbowała ich pani wcześniej. Są mi wierni jak psy. Takie psy prędzej czy później ugryzą karmiącą je rękę. Oboje będą aresztowani za kradzież z włamaniem. Policja już ich szuka. Pogodzą się z tym, co ich czeka. Płacę im za to. Nie będę wmieszana w tę sprawę. Chyba, że... Pan ja... jest dżentelmenem. Proszę mi oddać rękopis. Leży w kominku, spalony. Och, to przypieczętuje pani los. Szybko pani działa, ale tym razem pani przeholowała. Twardy z pana człowiek. Czy mam panu wszystko opowiedzieć? Sądzę, że to ja mógłbym pani wszystko opowiedzieć. Ale proszę spojrzeć na to moimi oczyma, panie Holmes, i ocenić sytuację z mojego punktu widzenia. Kobiety, która właśnie w momencie realizacji swoich życiowych ambicji widzi możliwość ich ruiny.
Czy można tę kobietę potępiać za to, że usiłuje się bronić? Ale na początku tej sprawy wina leżała po pani stronie. Tak, zgoda. Douglas był przemiłym chłopcem, ale tak się złożyło, że nie mogłam go włączyć do swych planów. On chciał się żenić. Małżeństwo z synem drugorzędnej mieszczańskiej rodziny, a do tego biednej, na nic innego nie chciał się zgodzić. Stał się natrętny. Nie mogłam tego dłużej tolerować i wreszcie dałam mu to do zrozumienia. Przez wynajętych kilku drabów, którzy obili go pod pani oknem. Pan rzeczywiście wszystko wie. Tak to prawda. Bernay i jego koledzy przepędzili go spod moich drzwi i nieco go poturbowali. I to on potem uczynił? Czyż mogłam przypuszczać, że dżentelmen zdobędzie się na coś podobnego? Napisał książkę zawierającą historię całego jego życia. Ja oczywiście byłam osobą o najczarniejszym charakterze, a on moją ofiarą. Wszystko to opisał oczywiście pod innymi nazwiskami, ale nikt w Londynie nie miałby wątpliwości, o kogo w rzeczywistości chodzi. Co pan na to, panie Holmes? Miał do tego prawo. To były jego przeżycia. Przesłał mi odpis tej książki, aby mnie dręczyć wyczekiwaniem na jej ukazanie się w druku. Napisał, że ma dwie kopie. Jedną dla mnie, a drugą dla wydawcy. A skąd pani wiedziała, że wydawca nie otrzymał egzemplarza? Zdobyłam nazwisko tego wydawcy i od niego dowiedziałam się, że nie zna treści ostatniej książki Douglasa. Kiedy Douglas zmarł, zaczęłam się bać. Wiedziałam, że dopóki istnieje ten drugi egzemplarz, nie będę bezpieczna. Sądziłam, że rękopis będzie znajdował się pośród rzeczy Douglasa odesłanych jego matce. Puściłam w ruch szajkę Barneya. Jego żonie udało się dostać do domu pani Meberly w roli służącej. Z początku zamierzałam kupić ten dom i wszystko, co się w nim znajduje, za każdą cenę. Spróbowałam innych metod, dopiero gdy uczciwe sposoby zawiodły. A teraz, panie Holmes, przyznaję, że skrzywdziłam Douglasa i tylko Bóg wie, jak bardzo jest mi przykro z tego powodu. Ale cóż innego mogłam uczynić, skoro w grę wchodziła cała moja przyszłość? W takim razie wyznaczę pani karę za przestępstwo. Ile może kosztować podróż dookoła świata pierwszą klasą? Z pobytem w pierwszorzędnych hotelach. Nie rozumiem. Czy 5000 funtów wystarczy? Ja myślę... Doskonale. A więc podpiszę pani czek na 5000 funtów, ja zaś doręczę go pani Meberly. Winna jest jej pani zmianę klimatu, a na przyszłość radzę uważać. Nie można igrać ostrymi narzędziami, nie narażając się prędzej czy później na okaleczenie wykwintnych dłoni. Właśnie.